pojawiły się pytania, żeby zmieszać je wszystkie razem. Więc tak, zrobimy to dzisiaj. Cześć kochani, witajcie na kanale Zabawkowe Testy. Fajnie, że jesteście. Słuchajcie, jakiś czas temu pokazywałam Wam super slime z Biedronki. Nowość od Zuru. Były w 4 różnych kolorach. Tam wszystkie możecie znaleźć. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to oczywiście po tym filmie będziecie mogli bezpośrednio do tego przejść. Pokazywałam wszystkie, rozpakowywaliśmy, jakie są konsystencje i jakie kolory, ale pojawiły się pytania, żeby zmieszać je wszystkie razem, żeby zobaczyć, jaki kolor wyjdzie, jaką będzie miało konsystencję i jak będzie gigantyczny ten slime. Więc tak, zrobimy to dzisiaj i właśnie do tego zmierzam, ale zanim zrobimy gigantycznego slime'a, to pamiętaj o subskrypcji. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zrób to koniecznie teraz i pamiętaj o dzwoneczku, wtedy będziesz na bieżąco. A ja już przechodzę do slime'a. A i jeszcze właśnie, bo widzicie, mówię zawsze o subskrypcji. Jestem również na Instagramie, więc zapraszam na Instagram. Znajdziecie mnie pod nazwą Zabawkowe Testy i zapraszam Was tam również serdecznie. Dobra, otwieramy, robimy gigantycznego slime'a. Były też informacje o tym, że może bym zmieszała wszystkie swoje dotychczasowe slajmy i tak też chciałam zrobić, ale niestety ja, mimo tego, że miałam ich dużo, dokładnie właśnie miałam, to już ich nie mam. A już Wam mówię dlaczego, tak szybciutko tylko powiem, ponieważ większość z nich, jak się okazało, jak je zaczęłam otwierać, nie nadawały się kompletnie do użycia. Nie dość, że miały bardzo nieprzyjemny zapach, to z większości zrobiła się woda. Więc pamiętajmy, czasami zaglądajmy do naszych slajmów, czy coś się z nimi nie dzieje, żeby później nie było zaskoczenia. Okej, dobra. Wylałam pierwszy kolor. Zobaczcie, jaki piękny złoty. Aż szkoda mi troszkę tych slajmów mieszać. To był kolor chyba neonowe kolory, albo może magiczne kolory. Już nie pamiętam, jak się dokładnie nazywały, ale mieszamy. Jak widzicie, to jest taki róż z pomarańczą. Bardzo ładnie. Na razie wszystkie tak przy sobie zlepię. Te slajmy, jeszcze raz tylko powiem, jeżeli osoby, które nie oglądały wcześniejszego filmu, mają bardzo lekką konsystencję, zostają troszkę w dłoni, ale tak jak wspominałam wcześniej, myślę, że to kwestia wyrobienia i zabawy. Ja nie miałam okazji się nimi już później bawić, więc nie są u mnie wyrobione. I nadal ta konsystencja jest dosyć lepka. To jest slime z niespodzianką i może wyłapie... O, właśnie niespodzianka wyleciała. Zobaczcie, obrzydlistwo. To są takie robaczki, takie małe glizdy. Nieprzyjemnie to wygląda. Ok, został nam jeszcze jeden. O, to chyba były magiczne kolory. Zobaczcie, tu mamy taki piękny slime fioletowo-żółty, różowy. Bardzo ładnie i może go tutaj umieścimy. Tak to wszystko wygląda, a teraz zabieramy się za mieszanie. Czekajcie, jeszcze może wyjmę. Mam go, mam cię. Zobaczcie, to jest dla Was. Prosiliście, o, zobaczcie jak się klei. Więc macie. I mieszamy. Co nam z tego wyjdzie? Zobaczcie, tak wygląda zmieszanie wszystkich 4 slajmów. Powiem Wam, że jak na razie zdominował wszystko kolor złoty, ale nie jest to jeszcze wszystko wymieszane dokładnie. Tu mamy ten zielony. Już tego robaczka może przerzucimy. Tutaj nie podoba mi się on jak... Chodź robaczku, ble. Zobaczcie. Trzyma się bardzo ładnie. Ta konsystencja się troszkę zmieniła na bardziej zwięzłą, ale może też dlatego, że... A, chodź tu, robaku! Złapało trochę powietrza. Zobaczcie, jak to wygląda. Wow! Bardzo ładny efekt wyszedł.
widać kolory, nie zmieszało się to jeszcze tak bardzo dokładnie. Widać tutaj złoty, różowy, zielony. Powiem Wam, że jestem zadowolona. Możemy tak jeszcze chwilę sobie poprzekładać i zobaczymy, jak jeszcze, czy nam to się zmiesza, co z tego wyjdzie. Zobaczcie, możemy tak to rozciągnąć. Bardzo ładnie to się zmieszało. Jest gigantyczny slime. Teraz może mniej troszkę lepi się do rąk, do dłoni. Nie wiem, czy widzieliście, ale fajna, na samym środku utworzyła się tęcza. I to by było na tyle, co chciałam Wam pokazać, więc piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście zobaczyć, a ja to oczywiście dla Was zrobię. I nie zapomniałam o naszej zabawie, więc osoby, które wpiszą w komentarzu tęcza, zostaną pozdrowione w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się, buziaki, pozdrawiam Was, pa!